4 lipca 1943 roku. B-24 Liberator przygotowuje się do startu z lotniska na Gibraltarze. Na pokładzie znajduje się Władysław Sikorski, premier polskiego rządu i naczelny wódz sił zbrojnych. Liberator startuje. Ale 16 sekund później spada do morza. Pilot cudem przeżył. Wszyscy inni na pokładzie, włącznie z generałem Sikorskim, zginęli. Czy był to wypadek, czy rezultat zbrodniczego spisku? Dla wielu osób generał Sikorski był problemem. Śmierć generała stała się przedmiotem podejrzeń o zamachu i szpiegowskiej intrydze. Gibraltar był areną zmagań szpiegów. Komu zależało na uciszeniu generała? W złości obwiniali Sikorskiego. Czy pilot był zamachowcem? Tylko on przeżył katastrofę. A może spowodowała ją usterka? Jedynym wyjaśnieniem jest zablokowanie sterów. Detektyw lotniczy Gard Bernard uzyskał wgląd w dokumenty polskiego śledztwa. Czy odkryje tajemnicę katastrofy w Gibraltarze? To najtrudniejsza sprawa w mojej karierze. Wojenne katastrofy lotnicze. Ostatni lot Sikorskiego. Od ponad 20 lat Gard Bernard zajmuje się katastrofami lotniczymi z czasów II wojny światowej. Tym razem podjął się wyjaśnienia tajemniczej śmierci generała Sikorskiego. Dotychczas nie podano wyczerpującego wytłumaczenia tej katastrofy. Spekulacje na temat przyczyn skłoniły mnie do zajęcia się tą sprawą. Gubernator Gibraltaru, generał McFarlane, żegna się z generałem Sikorskim, jego córką Zofią Leśniowską oraz adiutantami. Polska delegacja opuszcza Gibraltar. Ostatni przystanek na trasie z Bliskiego Wschodu do Londynu, do siedziby polskiego rządu na uchodźstwie. Wielu historyków twierdzi, że Sikorski był próżny i łaknął sławy. Spotykał się z politykami francuskimi i brytyjskimi. Pozował z nimi do zdjęć. Mawiano, że poświęcał temu większą uwagę niż polityce. Generał Sikorski i pozostali pasażerowie szykują się do nocnego lotu. Tymczasem w kabinie porucznik Edward Prall i drugi pilot, Kip Herring, przygotowują maszynę do startu. Prall był doświadczonym pilotem, ale przez wiele lat właśnie jego podejrzewano o przeprowadzenie zamachu na generała Sikorskiego. Przygotowania trwały 20 minut, ale gubernator i jego adiutanci cierpliwie czekali. Wreszcie Liberator pomknął po pasie startowym. Uważany był za dobrą maszynę, choć nieco oporną. Piloci skarżyli się, że nie reaguje perfekcyjnie. Sylwetka samolotu była ledwie widoczna na tle nocnego nieba. Wzniósł się na kilkadziesiąt metrów i zaczął opadać.
ale gubernator wiedział, że Prahl stosuje nietypową metodę startu. Ostro wznosi maszynę, a potem kieruje dziób w dół, żeby nabrać prędkości. Ale nie tym razem. Po kilkunastu sekundach Prahl pociągnął za drążek, ale mechanizm był zablokowany. Krzyknął do pasażerów, żeby przygotowali się na uderzenie. Na chwilę przed wodowaniem Prahl wyłączył silniki. W świetle reflektorów rozpoczęła się dramatyczna akcja ratunkowa. Marynarze, którzy wypłynęli pontonem, odnaleźli tylko oszołomionego pilota oraz dwa ciała. Generała Whiteleya oraz Sikorskiego. Zginęło 16 osób, ale ciał pięciorga, w tym córki Sikorskiego, nie odnaleziono. Czy był to zamach, czy nieszczęśliwy wypadek? Śmierć generała Sikorskiego stała się kanwą wielu niesamowitych opowieści. Czy poznamy prawdę? Dlaczego polskie władze teraz wszczęły śledztwo? Gard zaczął od poznania życiorysu generała Sikorskiego. Dlaczego był ważną postacią w czasie II wojny światowej? Pełnił funkcję premiera polskiego rządu na uchodźstwie po ataku hitlerowskich Niemiec 1 września oraz ZSRR 17 września. Sikorski był politykiem charyzmatycznym, przeciwstawiającym się okupacji niemieckiej i radzieckiej. Jego relacje z przywódcami aliantów były napięte. W lipcu 1941 roku podpisał tzw. układ Sikorski-Majski, przywracający relacje ze Związkiem Radzieckim. Tysiące Polaków zostało zwolnionych z łagrów. W styczniu 1943 Stalin uznał, że Polacy są obywatelami ZSRR i nie mogą opuszczać terytorium kraju. Churchill i Stalin uzgodnili powojenne strefy wpływów. Sikorski się na to nie zgadzał. Pragnął wolnej Polski i o to walczył. Gard przyleciał na Gibraltar, żeby obejrzeć miejsce katastrofy. Przy pomniku poświęconym Sikorskiemu zaczął rozważać teorię zamachu. Punktem wyjściowym było odkrycie w kwietniu 1943 roku grobów 22 tysięcy Polaków zamordowanych przez Rosjan 3 lata wcześniej. Wybuchł dyplomatyczny skandal. Sikorski domagał się śledztwa z ramienia Czerwonego Krzyża. Związek Radziecki zerwał stosunki dyplomatyczne, a Brytyjczycy, nie chcąc zrażać do siebie Rosjan, zignorowali ten fakt. Czy reakcja Sikorskiego na ujawnienie zbrodni katyńskiej była przyczyną zamachu? Bez wątpienia wielu osobom by ulżyło, gdyby Sikorski zniknął ze sceny. Brytyjczykom z wielu powodów, niektórym frakcjom w polskiej armii i w rządzie, oczywiście Niemcom i Rosjanom też. Dla wielu z nich generał Sikorski był utrapieniem. Wiedział, że nie popiera go część żołnierzy w armii generała Andersa. Pochodzili z Kresów i byli nastawieni antyrosyjsko. Poland, so they were very anti-Soviet.
Ich rodziny nie mogły opuścić Związku Radzieckiego. Obwiniali Sikorskiego o bezczynność. Dlatego poleciał na Bliski Wschód, żeby ich zapewnić o swoich staraniach. W drodze powrotnej zatrzymał się na krótko na Gibraltarze. Wiele osób miało motyw, żeby się pozbyć Sikorskiego. Gibraltar był wymarzonym miejscem. Wówczas był areną zmagań szpiegów. Strategicznie położona baza strzegła dostępu na Morze Śródziemne. Po kilku dniach od katastrofy brytyjski rząd wszczął dochodzenie. Pilot twierdził, że stery zostały zablokowane. Podjęto więc próbę wydobycia wraku. Przeprowadzono testy, czy taka awaria mogła wystąpić. Nie udało się. Dochodzenie było prowadzone bardziej drobiazgowo, niż gdyby chodziło o zwyczajny lot. Wrak podniesiono z morza. Zbadali go inżynierowie RAF-u z doświadczeniem w badaniu lotniczych katastrof. Doszli do wniosku, że maszyna była sprawna. Raport pogłębił wątpliwości, jednocześnie całkowicie zwalniając pilota z odpowiedzialności. W końcowym oświadczeniu Ministerstwa Lotnictwa stwierdzono, że nie ustalono przyczyn awarii, ale wykluczono umyślny sabotaż. Polacy nie zaakceptowali tego orzeczenia. Nie znaleźli przyczyny, ale wykluczyli sabotaż. Ta nieścisłość stała się źródłem teorii spiskowych oraz sprzeciwu Polaków, którzy nie mogli zrozumieć, jak można wykluczyć sabotaż, nie znając przyczyn katastrofy. For them was very, very difficult. That on the one hand, we don't know the reason for the crash, but we can say that it isn't sabotage. Gard zdobył kopię raportu w sprawie katastrofy Sikorskiego. Szuka w nim nieścisłości, które tak oburzyły Polaków. W naturalny sposób myślę o różnych teoriach spiskowych, ale staram się patrzeć z neutralnej perspektywy. Gard zapoznaje się z przebiegiem dochodzenia. Sprawdzono, czy obciążenie lub złe rozłożenie ładunku mogło zakłócić sterowność. Dzień wcześniej Liberator latał z podobnym obciążeniem, bez żadnych problemów. Następnie zbadano stery. Pilot twierdził, że zostały zablokowane. Podejrzewał, że w czasie startu. Taki przypadek miał wcześniej miejsce, ale wtedy maszyna nie wystartowała. Stery samolotu pozostawały zablokowane aż do rozpoczęcia procedury startowej. Było to rozwiązanie, które zabezpieczało usterzenie na wypadek silnego wiatru. Stery były blokowane metalowymi bolcami. Oba drążki były spinane metalową klamrą, jak widać w instrukcji technicznej Liberatora. Ale sprawdzono, czy mechanizm mógł zadziałać po usunięciu klamry przed startem. Nie znaleziono śladów uszkodzeń. Spytano więc eksperta, czy mechanizm mógł się uruchomić w trakcie lotu. Jakie byłyby widoczne ślady, gdyby impet uderzenia uruchomił blokadę? Ekspert odparł: zdarte lub pogięte bolce. Nie znaleziono śladów, które potwierdzały wersję pilota. Dlaczego więc wykluczono sabotaż, skoro nie ustalono przyczyny blokady? Gard znalazł pierwszą, ale nie ostatnią nieścisłość. Na pasie startowym znaleziono worek z listami. Śledczy nie potrafili wyjaśnić, jak wypadł z samolotu.
Czy to on zablokował stery? Samolot Sikorskiego był pilnowany przez całą dobę. Ktoś stale przy nim był. Raport krytycznie ocenia stopień ochrony. Jeden ze strażników otrzymał naganę, ponieważ wpuścił na pokład samolotu oficera RAF-u. Stwierdzono również zaniedbania w przestrzeganiu innych procedur. Nie było listy pasażerów, a manifest przewozowy zaginął w czasie katastrofy. Czytając raport, łatwo zrozumieć oburzenie Polaków oraz przyczyny pojawienia się teorii spiskowych. Rankiem w dniu katastrofy wylądował samolot wiozący ambasadora Iwana Majskiego. To również podsyciło podejrzenia. W tamtym czasie relacje radziecko-polskie były wyjątkowo napięte. Dziwne, że tego dnia ambasador Majski przybył na Gibraltar. Sikorski and his entourage were instructed to stay in bed. Sikorskiemu polecono, żeby nie wstawał przed 11. Ambasadora wyproszono ze skały i wyprawiono w dalszą podróż. Samolot Majskiego stał blisko Liberatora. Czy mogło dojść do sabotażu? Jedna z teorii spiskowych głosi, że ciał pięciu osób nie znaleziono, ponieważ nie zginęły one w katastrofie, lecz zostały porwane. Zofię, córkę Sikorskiego, widziano ponoć w sowieckim łagrze kilka lat później. Teorii spiskowych nie da się obalić. Nawet w obliczu niezbitych dowodów niektórzy wciąż będą mieli wątpliwości. Ze swej natury spiskowe teorie są wieczne. Wśród osób obarczanych odpowiedzialnością za śmierć Sikorskiego najwięcej podejrzeń wzbudzał pilot, Edward Prahl. Oficjalny raport oczyszczał go z winy i do końca wojny, ceniony jako pilot Prahl, przewoził ważne osobistości. Dlaczego więc wzbudzał podejrzenia? Jednym z głównych powodów była kwestia kamizelki ratunkowej. Prahl, jak wielu pilotów, był przesądny i nie wkładał kamizelki w trakcie lotu. Jeden z marynarzy, który pierwszy dopłynął na miejsce katastrofy, zeznał: wyciągnęliśmy z wody pilota. Miał nadmuchaną May Westkę i był przytomny. Dlaczego pilot miał na sobie kamizelkę, skoro nigdy jej nie wkładał? Włożył swoją, czy znalazł inną w wodzie? Spodziewał się katastrofy? Harbourside, Gibraltar. Gard odwiedza Tito Vallejo, który od lat bada okoliczności katastrofy. Czy może coś dodać? Tito przyznał, że raport zawiera luki, ale potrafi wyjaśnić, dlaczego nie odnaleziono ciał pięciu osób. Dlaczego zniknęły? Porwał je prąd. Wybrzeże jest zdradzieckie. Wiele osób tutaj utonęło. Zdarza się, że statek, który tonie na Śródziemnym, znajdowany jest po atlantyckiej stronie. Tutejsze prądy są bardzo silne. Tito zwraca uwagę na kwestie pominięte w raporcie.
Jeden z radiotelegrafistów na stanowisku w górnych tunelach był świadkiem katastrofy, ale nie został przesłuchany. Twierdził, że widział ludzi na skrzydle samolotu, zanim zatonął. Widział kilka osób, ale wyłowiono tylko jednego rozbitka, pilota. Czy jest to dowód winy Prala? Nikt rozsądny nie podjąłby takiej próby. Musiałby być samobójcą. Pral latał po swojemu i nie stosował się do procedur. Zastanawia mnie kwestia kamizelki. Powinien ją nosić stale. Czemu ją zdejmował? Nie wiem, czy wskutek niedopełnienia procedur doprowadził do katastrofy. Był doświadczonym pilotem. Może zgubiła go arogancja? Tak mogło się zdarzyć. Gard, zaciekawiony relacją o nieznanym dotąd świadku, osobiście zwiedza tunele w skale gibraltarskiej. Ich początki sięgają XVIII wieku. W czasie wojny zostały rozbudowane. W labiryncie mrocznych korytarzy Gard szuka miejsca, w którym tamtej nocy mógł przebywać operator radiostacji. Jestem na wschodnim zboczu. Widzę kraniec pasa i żółtą boję w odległości 150 metrów. Samolot spadł pół kilometra dalej. Byłoby go stąd doskonale widać. Nie wiadomo, na jakiej wysokości leciał. Na 10 czy 50 metrach. Pilot mówił, że jeszcze wyżej. Z tej pozycji, zwłaszcza w nocy, trudno byłoby ocenić wysokość, na której leciała maszyna. Miejsce katastrofy oświetlono reflektorami. Nie rzucono flar, co jest zrozumiałe, gdyby doszło do wycieku paliwa. Po 3 minutach ratownicy wyruszyli z zachodniego brzegu i musieli opłynąć cały półwysep. Po wschodniej stronie spuszczono ponton i on pierwszy dotarł na miejsce. Z relacji świadka wynika, że B-24 nie zatonął od razu. Ponton dotarł na miejsce po 8 minutach. W tym czasie maszyna zniknęła pod wodą. To jednak oznacza, że Prahl miał czas, aby włożyć kamizelkę ratunkową. Czy byłby to dowód jego niewinności? Ustalenia Garta w nowym świetle ukazują rolę Prala. Jego nietypowa technika startu stała w sprzeczności z zasadami pilotażu Liberatora. W instrukcji wyraźnie odradza się takie manewry. W czasie startu z niską prędkością nie obniżać dziobu maszyny, co może doprowadzić do spadku siły nośnej, którego nie da się skompensować przyspieszeniem. Mówiąc wprost, samolot spadnie. Czy pilot popełnił taki błąd? Samolot nie był obciążony, ale mógł reagować oporniej niż Prahl był przyzwyczajony. Gard odnalazł niezwykłe nagranie ukazujące próbne wodowanie Liberatora w USA.
B-24 nie były do tego zaprojektowane, co rzuca nowe światło na okoliczności katastrofy. Możemy zrozumieć, dlaczego pilot przeżył, ale pasażerowie nie mieli żadnych szans. Samolot prześlizguje się nad falami, po czym przełamuje tuż za kabiną pilotów. W Gibraltarze uderzył pod większym kątem, ale od razu widać, że kadłub pękłby w miejscu, w którym siedział Sikorski. Maszyna mogła utrzymać się na wodzie, dając Pralowi czas na założenie kamizelki. Ale pasażerowie nie mieli szans, żeby wyjść na skrzydło. Świadek się pomylił. Czy doświadczony pilot jak Pral mógł popełnić taki błąd? A może doszło do awarii? Gard przyleciał do Arizony na spotkanie z Jimem Harleyem z Fundacji Collinsa, która posiada własny B-24. Czy tutaj Gard znajdzie odpowiedź? Jim zabiera go w krótki lot Liberatorem. Garda ciekawi, czy jest to trudna w pilotażu maszyna. Jak widać, cały czas muszę kontrolować stery i wprowadzać poprawki. Ten samolot wierzga na wszystkie strony i trzeba to korygować. Jakbym prowadził samochód na lodzie i po wybojach. Przy złej pogodzie jest gorzej? Wszelkie turbulencje zwiększają trudność. Stery reagują lekko, ale cały czas trzeba korygować. W zasadzie to wystarczy, żeby lecieć całkiem spokojnie. Jak długiego pasa wymagał Liberator? W czasie wojny 1,5 kilometra. Teraz wystarczy o połowę krótszy. Przy 200 na godzinę samolot sam startuje. Po lądowaniu Gard sprawdza, czy mogło dojść do zablokowania sterów. Jedynym wyjaśnieniem katastrofy byłaby blokada linek sterowniczych, ale system jest niemal niezawodny. 70 lat temu to były nowe maszyny. U nas tylko raz mieliśmy problem ze sterowaniem, ale nie zagrażało to bezpieczeństwu. Trudno powiedzieć. We wnętrzu kadłuba Jim prezentuje system sterowania. Które linki kontrolują stateczniki? Wszystko jest na wierzchu. Widać je wyraźnie po obu stronach kadłuba. Do każdego statecznika prowadzą dwa zestawy linek, główny i zapasowy. Wszystko sterowane mechanicznie. Czy stateczniki mogły same się zablokować? Tylko wskutek sabotażu. Linki są wytrzymałe i mocno napięte. Jest też zapasowy zestaw. Mało prawdopodobne, że nagle pękły wszystkie cztery. Wykluczając sabotaż, nie ma takiej możliwości. A z zewnątrz? Takie uszkodzenie również jest mało prawdopodobne, chyba że ktoś odstrzeli stateczniki.
są pokryte płótnem i kule oraz odłamki mogły je przedziurawić, ale nadal spełniały swoją funkcję. Liberator, choć uważany za solidną konstrukcję, miał swoje wady. Maszynę Sikorskiego zaprojektowano specjalnie dla Brytyjczyków. Te partie dostarczono z opóźnieniem, po katastrofie jednego z samolotów. Zginęła cała załoga. Przyczyną było oblodzenie układu sterowania. Czy w identycznym modelu sytuacja mogła się powtórzyć? Nawet po tylu latach w Polsce kontrowersje wokół śmierci Sikorskiego nie cichną. Polskie władze nie zaakceptowały oficjalnego raportu. W 2008 roku Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął własne dochodzenie. Trwało 6 lat i obejmowało m.in. ekshumację i badanie zwłok Sikorskiego oraz kilku innych ofiar katastrofy. Jedna z teorii spiskowych głosi, że Sikorski został zamordowany, a katastrofę upozorowano. Gard przyjechał do Polski, żeby wyjaśnić, czy są dowody na poparcie tej tezy. W Polsce było wiele teorii na temat śmierci generała Sikorskiego. Pojawiało się mnóstwo często bardzo różniących się od siebie. A to miał zginąć w spisku, a to w ogóle miał nie być w samolocie, który był na Gibraltarze. No, pojawiało się mnóstwo hipotez i rolą takiej instytucji, jaką jest Instytut Pamięci Narodowej, jest zbadanie tego wszystkiego tak, aby wyeliminować wszystkie wątpliwości związane z katastrofą na Gibraltarze. Gard spotkał się z prowadzącym dochodzenie Marcinem Gołębiewiczem. Jakich nieścisłości doszukał się w raporcie? Komisja w istocie nie ustaliła od strony technicznej przyczyn tej katastrofy. Stwierdziła, że przyczyną była blokada układu sterującego, przy czym swoje orzeczenie, swoje rozstrzygnięcie w istocie oparła o zeznanie, oświadczenie jedynej osoby, która przeżyła, pierwszego kapitana Edwarda Prchala. Komisja bardzo, uważam, w sposób niewystarczający potraktowała kwestię wypadnięcia worka z pocztą, który został odnaleziony, ujawniony na pasie startowym. Na jakich kwestiach skupiło się wasze dochodzenie? Nasze śledztwo koncentrowało się wokół trzech zasadniczych wersji śledczych. Mianowicie pierwsza wersja, że uczestnicy pokrzywdzeni mogli zostać zabici przed, a sama katastrofa była pewnym upozorowaniem. Druga wersja śledcza, że nastąpiła w przebiegu katastrofy lotniczej w sposób niezawiniony na skutek zdarzenia losowego. I trzecia wersja, że do katastrofy lotniczej doszło w wyniku zawinionego działania osób trzecich. Czyli że w wyniku sabotażu. Wokół tych trzech zasadniczo tez koncentrowaliśmy się. I nasze badania, nasze wyniki w sposób jednoznaczny, kategoryczny, ponad wszelką wątpliwość, pozwalają wykluczyć wersję pierwszą, że pokrzywdzeni zostali zamordowani, pozbawieni życia w sposób przestępczy, a sama katastrofa miała tylko to upozorować. Tę wersję wykluczyliśmy. IPN wykluczył morderstwo, ale nie ustalono przyczyn katastrofy. Natomiast posiadamy zbyt mało danych obecnie, ażeby w sposób kategoryczny, jednoznaczny wykluczyć ponad wszelką wątpliwość, że katastrofa nie nastąpiła w wyniku sabotażu.
Nawet śledztwo historyczne na tak wysokim szczeblu nie obaliło teorii spiskowych. Gard uzyskał zgodę na zapoznanie się z zebranymi informacjami. To są te akta, o których wcześniej mówiłem. To są materiały z sekcji zwłok generała Władysława Sikorskiego. To jest część dokumentacyjna, opisowa. Znajdują się także specjalistyczne już zdjęcia z sekcji zwłok. Antropometryczne również zdjęcia. Układ, także dalsze materiały z badań genetycznych, badań toksykologicznych, o których mówiliśmy. Przeglądając te materiały, pamiętać, że one zawierają dane delikatne, wrażliwe, dane, które nie powinny być z bliska filmowane. Dla ogólnego obrazu, proszę bardzo. Materiał jest bardzo obszerny. Czuję się wyróżniony, że mogłem się z nim zapoznać. Ileż pracy wymagało zebranie tak szczegółowych danych? Potrzebuję więcej czasu, żeby choć pobieżnie przejrzeć raport. Nie otrzymaliśmy zgody na zaprezentowanie nawet części dokumentów, ale oględziny zwłok Sikorskiego wykluczyły śmierć wskutek uduszenia lub postrzału. Jest to ostateczny dowód dla Garta i większości polskich historyków. Nie ma dowodu, że doszło do sabotażu. Sikorski jako słaby polityk nie był dla Związku Radzieckiego zagrożeniem, które trzeba było wyeliminować. Brytyjczycy mieli na niego duży wpływ, co zupełnie ich satysfakcjonowało. Dla Niemców Polska była zaledwie jednym z okupowanych krajów. Premier rządu na uchodźstwie nie był dla nich nikim ważnym. Tylko opozycja wewnątrz polskiego rządu mogła na tym skorzystać. Z drugiej strony była zbyt słaba, żeby przeprowadzić zamach. Moim zdaniem katastrofa była tragicznym wypadkiem. Gard przekazał zgromadzony materiał dowodowy ekspertowi od bezpieczeństwa lotniczego. Gary Wan zaczął od oceny podejrzeń pod adresem pilota. Wątpię, czy świadomie rozbiłby samolot, żeby zabić Sikorskiego. Sam też mógłby zginąć, albo paradoksalnie Sikorski mógłby przeżyć. Zamach w samolocie można przeprowadzić w prostszy sposób. Podkładając bombę i detonując daleko od lądu. Takiej katastrofy nikt by nie przeżył, wraku by nie odnaleziono. Łatwiej to zrobić, niż przeprowadzić kontrolowaną katastrofę niedaleko lotniska. Ignorując teorie spiskowe, Gary przedstawia możliwe przyczyny katastrofy. Są dwie główne: zablokowanie sterów albo utrata orientacji przez pilota. Zablokowanie układu sterowania zdarza się dość rzadko i zależnie od wysokości maszyny nad ziemią może być bardzo groźne albo zupełnie nieistotne. Mogło do tego doprowadzić przesunięcie się ładunku w kadłubie lub luźnych przedmiotów w kabinie. Problem można rozwiązać wychyleniem przyrządów sterowniczych w drugą stronę, choć nie zawsze to działa. Główną przyczyną dezorientacji pilota po starcie są światła, które zakłócają widoczną linię horyzontu.
Prahl stosował mało rozsądną, zwłaszcza w nocy, technikę startu. Jeśli źle ocenił linię horyzontu, samolot mógł obniżać pułap zamiast się wznosić. Wyłączenie silników tuż przed uderzeniem w wodę sugeruje, że pilot miał kontrolę nad układem sterowania i próbował wodować. Gary przestrzega przed odrzuceniem w całości oficjalnego raportu. Przeprowadzono szczegółowe dochodzenie. Nie ustalono przyczyny, ale to nie znaczy, że nie doszło do blokady sterów. Po prostu nie znaleziono widocznych śladów. Nie zawsze da się to określić. Moim zdaniem awaria sterów jest najlepszym wytłumaczeniem. Mechaniczna usterka została uznana za prawdopodobną przyczynę katastrofy. Czy we współczesnych samolotach, w których nie ma mechanicznego sterowania, może wystąpić taki problem? Systemy sterowania hydraulicznego lub elektrycznego bez mechanicznych dźwigni i linek są duplikowane lub potrajane, żeby wyeliminować zagrożenie wskutek awarii. Dobrym przykładem jest awaria Airbusa A380, gdy wskutek niezwykłej awarii silnika fragment turbiny uszkodził kilka ważnych mechanizmów w miejscu zupełnie nieprzewidzianym. Dzięki systemom zapasowym załoga odzyskała panowanie nad maszyną i sprowadziła ją bezpiecznie na ziemię. Nikt nie ucierpiał. Po powrocie do domu Gard wciąż nie wie, jaka dokładnie była przyczyna katastrofy w Gibraltarze. To najtrudniejsze śledztwo w mojej karierze. Mamy mnóstwo danych, ale jeszcze więcej pytań i wątpliwości. Gard zawęził możliwości do 3. Błędu pilota, awarii lub sabotażu. Prahl nie był zamachowcem, ale możliwe jest, że nawet tak doświadczony pilot popełnił błąd i przeciążył silniki maszyny, doprowadzając do katastrofy. Czy pasażerowie B-24 padli ofiarą tragicznej awarii? Nie znaleziono dowodów usterki, ale liberatory miały kłopoty z układem sterowania. To możliwe wyjaśnienie. Znaleziony na pasie worek z pocztą sugeruje, że na pokładzie mogły być luźne przedmioty. Brak jednak śladów, że zablokowały stery. Prawdziwości ostatniej możliwości najtrudniej zaprzeczyć lub dowieść. Nie wierzę w teorie spiskowe. Ówczesne mocarstwa nie zyskały wiele na śmierci Sikorskiego. Poza tym łatwiej byłoby podrzucić bombę i zdetonować daleko od lądu. Są jednak inne wątpliwości. Zaniedbanie procedur bezpieczeństwa ułatwiłoby zadanie sabotażyście. Dowodzi tego znaleziony worek z pocztą. Każdy mógł wejść na pokład samolotu. Tej tajemnicy chyba nigdy nie rozwiążemy. Wersja polska SDI Media Polska. Tekst Szymon Gwiazda. Czytała Katarzyna Makuch.